Tak jak we wtorek mamy takie godziny biblijne, że będzie to bardziej taki nauczające, takie przemyślenia. Może jakieś osobiste też przeżycia. I kiedy właśnie tak czytałem ostatnio Dzieje Apostolskie, później czytałem List do Galacjan i tak po prostu moje myśli, moje serce, po prostu kiedy to czytałem, kiedy apostołowie w dzień Zielonych Świąt zaczęli głosić Ewangelię, kiedy się ludzie nawracali, kiedy Piotr w Zielone Święta zaczął przemawiać, czytamy, że nawróciło się już 3000 ludzi, 3000 dusz. A później, następnym razem, liczba uczniów wzrasła, czytamy, do 5000. I poczet uczniów wzrastał. Ewangelia była głoszona, Pan Jezus był zwiastowany, ale to było to dobre, co się działo, ale za tym szło co? Prześladowani, opór niesamowity. I ja właśnie to, kiedy to czytałem, te Dzieje Apostolskie, to po prostu tak mi to na serce było położone, że niesamowite przeszkody mieli apostołowie, że pomimo, że zwiastowali Ewangelię, cuda, znaki się działy, to były już prześladowania, był opór, było po prostu, żeby tylko zatrzymać Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Już kiedy Piotr i Jan uzdrawiają chromego od urodzenia przed świątynią, to wtedy już zaczyna się prześladowania. Już są wzywani przed radę, już Piotr później jest w więzieniu i to się rozszerza. Ale pomimo tych prześladowań, to Ewangelia się rozszerza. W Jerozolimie, później już w Judei, w Samarii powstaje już dużo zborów. Po prostu liczba uczniów coraz bardziej wzrasta. Ale tak jak powiedziałem, że jest opór, jest prześladowani i szatan chce, aby właśnie nie dopuścić, aby ta Ewangelia się mogła rozszerzać. Ale widzimy, że nie, po prostu nie, ta Ewangelia nie jest zatrzymywana, że ludzie coraz więcej się nawracają. I później, skoro Ewangelia jest rozszerzana, to później znowu jest jakby drugi taki atak, żeby po prostu tą Ewangelię, że skoro już jest zwiastowana, żeby ją po prostu przekręcić, żeby ją po prostu w jakiś sposób wykrzywić, żeby po prostu nie była to na 100% Ewangelia. Żeby coś ująć od niej, albo coś dodać do niej. Po prostu takie metody zaczęły być stosowane. I o tym właśnie, o tych różnych takich rzeczach chciałbym trochę właśnie sobie, żebyśmy sobie rozważyli. I pewne fragmenty Słowa Bożego, żebyśmy sobie przeczytali. I już na przykład w liście do Galacjan o tym apostoł Paweł mówi. Kiedy Żydzi się nawracają, a wiemy, że Żydzi byli wychowywani w zakonie, i wtedy powstaje
już powstaje po prostu taka jakby, żeby po prostu zatrzymać taką czystą Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bo Ewangelia to jest radosna wieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, że tam nic nie możemy do niej ani dodać, ani odjąć, że dzieło krzyża było doskonałe. I w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale od 6 do 7 wiersza tu apostoł Paweł już pisze do zborów w Galacji, którzy po prostu przyjęli Ewangelię, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym. A pomimo to pewni ludzie powstali, i żeby tylko przekręcić Ewangelię Chrystusową. I w 6 i 7 wierszu sobie przeczytamy. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Widzicie? Już po prostu pewni ludzie powstają, aby przekręcić Ewangelię Chrystusową. A w Dziejach Apostolskich to jest niesamowite, że ci, którzy uwierzyli z pogan, ci, którzy uwierzyli z Żydów, to przyszli uczniowie, zresztą to sobie poczytamy, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A później jeszcze następny wiersz. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. I apostołowie po prostu musieli coś podjąć, dlatego że było to wykrzywianie Ewangelii, bo Ewangelia to jest po prostu, czy w innych miejscach pisze na przykład, czy Słowo Pańskie, czy Słowo Boże, to jest to samo, ale to jest po prostu, że do tego nie możemy nic dodać, ani nic odjąć. I ci Żydzi, którzy ze stronnictwa faryzeuszów, tu pisze, że którzy uwierzyli, oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, oni Go przyjęli. I powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i żeby przestrzegali zakon mojżeszowy. To było powiedziane, żeby poganie po prostu musieli zakon mojżeszowy przestrzegać. I co wtedy apostołowie zrobili? Nie pozostawili to tak, ale po prostu musieli to rozwiązać. Musieli to rozwiązać. I tu później czytamy, że zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. I wiemy o tym, że apostołowie i starsi w Jerozolimie się zgromadzili i tamtą sprawę rozważali. Tu nie będziemy tego całego czytać, ale na przykład poszczególne wiersze. Powstał na przykład Piotr, który mówi, że Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę serca ich. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. I 11 wiersz. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez
łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. I później czytamy, że wystąpił Jakub, też i Paweł, i Barnaba, i każdy przedstawiał to, co Pan Jezus przez nich uczynił, jak tu na przykład 12 wiersz mówi, i umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Później powstał Jakub, tu nawet cytuję proroctwa Starego Testamentu, proroctwa Jeremiasza, Izajasza, że i nad poganami będzie wezwane imię moje. I co postanowili? Co postanowili? Do tych pogan, którzy się nawrócili, postanowili napisać list, wysłali braci i nie narzucili im po prostu ani zakonu, ani żeby się obrzezywali. Po prostu tylko rzeczy niezbędne. Tylko rzeczy niezbędne. Czytamy tutaj tak. Cztery rzeczy tylko. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A 28 właśnie mówi tak. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Cztery rzeczy. Od mięsa ofiarowanego bałwanom, bo tam w innym miejscu apostoł Paweł właśnie mówi, że to mięso ofiarowane bałwanom, że za tymi bałwanami stoją demony. Także jeżeli ktoś to świadomie robi, to ma społeczność z demonami. I także od tego się mieli wstrzymywać. Oczywiście też od krwi, bo wiecie, to nie jest od takiej krwi, że tam w zupie jest trochę krwi, czy w mięsie, czy w kaszokach, ale to nie o taką krew chodzi, bo tu chodzi o taką krew, że poganie, którzy zabijali zwierzęta, oni pili tą krew. Oni pili surową tą krew, no i z tego powodu też byli tacy dzicy, nie? Bo to byli poganie. Ale się nawrócili, znaleźli łaskę w oczach Bożych. Więc od tego się mieli wstrzymywać. Od tego, co zadławione, oczywiście, no, że to było może nawet niezdrowe dla ciała. I od nierządu. Tylko tych cztery rzeczy mieli się wstrzymywać. I kiedy to posłali bracia, właśnie wysłali ich, kiedy przyszli do zborów, i czytamy dalej w 33 rozdziale wierszu. A po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali. I później, kiedy przeczytali ten list, to bardzo się uradowali poganie z tego powodu, że tylko te rzeczy, po prostu od tych rzeczy mieli się wstrzymywać. Ale widzicie, że tam już była ta walka o czystość Ewangelii. Dlatego, że pewni ludzie powstali i mówią, jeśli się nie obrzezacie, nie będziecie przestrzegać zakonu mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I później to zostało rozwiązane. Ale to nie wszystko, to były początki, które ciągle i do dzisiejszych czasów to po prostu może jeszcze więcej w dzisiejszych czasach niż tamto możemy zauważyć. W Dziejach Apostolskich 13 rozdział, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik, Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł,
o pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej nieprawości, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Już kiedy apostoł Paweł zwiastował właśnie temu prokonsulowi Ewangelię, to już po prostu tam wokoło niego byli ludzie, żeby tylko przeszkodzić, żeby ten prokonsul nie doszedł do wiary. Ale wtedy apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, czytamy, że wypowiedział no niesamowite słowa, że od tego czasu, do pewnego czasu będzie ślepy, dlatego że wykrzywiasz drogi pańskie. I później wtedy ten prokonsul, czytamy o tym 12 wierszu, ujrzawszy to, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Więc apostołowie tutaj jakby no, z taką determinacją występowali, aby bronić Ewangelii, aby po prostu nie było jakichś fałszu, aby nie było jakichś dodatku, aby ta Ewangelia nie była nieprzekręcana. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. To już właśnie czytałem, jak pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów przyszli i żeby poganie i nakazywali im, aby poganie też musieli zakon mojżeszowy przestrzegać. I to już było po prostu, to nie była czysta Ewangelia. Apostoł Paweł właśnie mówi o tym w Galacjan też, 5 rozdział, 9 wiersz. Także trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Widzimy, że jeżeli coś tam dodamy, tak jak kwas, to całe ciasto może być zakwaszone. Zresztą tutaj może to przeczytam od drugiego wiersza tego 5 rozdziału. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. To jest, znowu chodzi o przestrzeganie zakonu. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. A wiemy, że nikt z ludzi, nikt z nas nie mógł w stanie zakonu wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Widzimy, że tylko wiara w Jezusa Chrystusa. I to wiara czynna w miłości. Tak tutaj apostoł Paweł to ujmuje. A w pierwszy list do Koryntian też apostoł Paweł mówi o tym kwasie, ale tutaj chodzi znowu o niemoralne życie. Jeżeli tam w Koryncie były takie przypadki niemoralnego życia, to też 1 Koryntian 5:6. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I to tak z taką determinacją apostołowie bronili czystej Ewangelii, że tylko usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, nie z zakonu, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zresztą o tym też apostoł w tym samym liście do Galacjan mówi, w 2 rozdziale,
16, 21 wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To są słowa apostoła Pawła, że tylko jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zresztą apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że tylko łaską jesteśmy zbawieni. Że to jest Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tylko łaska, tylko wiara. Także ciągle apostołowie musieli, i jeżeli byśmy czytali na przykład całe dzieje apostolskie, czy listy, to niesamowite, czy nawet apostoł Jan tak samo mówi, że wielu fałszywych proroków wyjdzie na świat, że będą, że z wielu zwiodą. Zresztą Pan Jezus o tym też mówi. Także ciągle po prostu mamy bronić Ewangelii. Bo w naszych, może później też jeszcze trochę przejdziemy do naszych czasów. I tutaj też apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, bo tam jest dużo właśnie o tym mówione, bo Galacjanie zaczęli dobrze, ale później znowu zaczęli się cofać i zaczęli po prostu na podstawie zakonu, że Chrystus może tak, ale jeszcze trzeba zakon wypełniać. I ciągle apostoł Paweł musiał im przypominać. Nawet tutaj pisze, że w trzecim rozdziale: o nierozumni Galacjanie, któż was oznajmił, omamił was, przed którym oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Został obraz wymalowany przed ich oczami. Obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Później piąty wiersz, trzeci rozdział. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tam później mówi o Abrahamie, o obietnicy. No, niesamowite, głębokie słowa tutaj apostoł Paweł mówi, że obietnica dana Abrahamowi była 430 lat przed nadaniem zakonu. Że ta obietnica to było to, że Abraham uwierzył Bogu i że poczytane to było mu za sprawiedliwość. A zakon później został nadany 430 lat po tej obietnicy. A to już to jest na inny temat. Dzisiaj to nie będziemy rozważać, co tutaj apostoł Paweł dalej pisze. Ale jeszcze od 11 i może do 14 przeczytam, trzeci rozdział, list do Galacjan. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale
Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. A zakonu nikt nie mógł wypełnić, tylko Pan Jezus Chrystus wypełnił zakon. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus nas wykupił od zakonu. Także to była ciągle walka, że pomimo tego, że Ewangelia się rozszerzała, to znowu trzeba ich było jakby bronić. Apostołowie z taką determinacją ją bronili, ale zresztą później apostoł Paweł mówi, że po ich odejściu, że po prostu powstaną różni ludzie, że będą po prostu głosić fałszywe nauki, fałszywą Ewangelię, także wielu zwiodą. Także chwała Bogu za to, że mogliśmy poznać Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym, który możemy mieć zbawienie. Apostoł Piotr mówi, że nie ma w innym imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Jezusie Chrystusie. A to, że jesteśmy powołani do dobrych uczynków, to już jest druga sprawa. Ale nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Nie jesteśmy zbawieni, czy przestrzegamy jakieś przykazania, czy też nie. Tylko jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale oczywiście jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Do bojaźni przed Panem, do, tak jak słyszeliśmy, do budowania wzajemnego, do budowania ciała, Kościoła. To jesteśmy powołani. I teraz w liście do Galacjan jeszcze apostoł Paweł mówi też takie słowa. 6 rozdział, 15 wiersz. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Także, a chluba nasza powinna być tylko w Jezusie Chrystusie. Zresztą ten 14 wiersz mówi tutaj: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. W Nim się mamy tylko chlubić, w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. A jak to jest dzisiaj? Jak to jest dzisiaj? Na pewno zetknęliście się z różnymi naukami, z różnymi po prostu ludźmi, którzy przekręcają Ewangelię Jezusa Chrystusa. Na przykład ostatnio byłem na pogrzebie i byłem niesamowicie zdruzgotany. Nie wypadało mi po pogrzebie zwrócić uwagę temu, może miałem mało wiary, ale myślę, że jak jeszcze raz tak go spotkam, tego pastora, to mu chyba zwrócę uwagę. Wiecie, i wszystko, mówił o Jezusie, mówił po prostu o zbawieniu, o wierze, ale wiecie, kiedy zaczął cytować pewien wiersz z Ewangelii Łukasza, to nawet jeden przecinek w interpretacji jego był przesunięty i cała nauka po prostu na podstawie tego była stworzona nauka. I to jest niesamowite, że nawet
wyrwane słowo z kontekstu na podstawie jednego wiersza może powstać nauka, która jest sprzeczna z Ewangelią. I później na podstawie tego wiersza może być cała nauka dorobiona, chociaż i inne wersety Słowa Bożego zaprzeczają tego. To się dzieje w naszych czasach. I cytował właśnie taki w kazaniu na pogrzebie znane słowo, co Pan Jezus mówi na krzyżu do złoczyńca, do tego, który uwierzył. I tu mówi tak, że zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tam jest przecinek. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A on, kiedy to cytował, ten wiersz, po prostu ten przecinek przesunął w swojej interpretacji i później wam przeczytam, jaka nauka powstała na temat tego wiersza. Bo on cytował tak: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Znaczy, że Pan Jezus to jakby mówił, to jeszcze mówi, że to dziś mówi, że to dziś mówi temu złoczyńcu, że będzie w raju. I później w pewnej książce przeczytałem interpretacja tego wiersza, zatytułowane tam było Życie po śmierci, a przyszłość. To znaczy tam były różne doktryny, tam było o Biblii, o Panu Jezusie, no o wszystkim. To właściwie tam się zgadzało, ale na przykład był tam podpunkt Życie po śmierci, a przyszłość. I tutaj już czytamy tak. Stan śmierci jest według nauki Pisma Świętego stanem niebytu i nieświadomości. Ludzie umarli, po prostu zasnęli na jakiś czas. Po prostu człowiek umiera, staje się niebytem, nieświadomości i po prostu między innymi ta nauka powstała z tego jednego wiersza przesunięty przecinek. Tylko przesunięty przecinek. Chociaż w piśmie nie jest przesunięty. W piśmie nie był przesunięty, ale w interpretacji był przesunięty. Także my wiemy, że Pan Jezus do złoczyńca mówi, że dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy umrze, będziesz miał spotkanie. Zresztą, a to słowo, co Pan Jezus mówił o bogaczu i o Łazarzu, no to już mówią, a to jest tylko tam podobieństwo, to nie jest nauka Pana Jezusa, to jest podobieństwo, bo Pan Jezus mówił w podobieństwach. A Pan Jezus mówi właśnie tam złoczyńcowi, że to po prostu dziś mu mówi, że będzie kiedyś w raju. Także można naprawdę przekręcić Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Dawniej, za czasów apostolskich, to nie przeczytałem tutaj, że mieli problem na przykład z chrztem. No bo to było tak oczywiste, no ale teraz mamy problem, bo następuje wieki, mamy XXI wiek i jest różnie interpretowane Boże Słowo. I ja kiedy się nawróciłem, to też byłem nauczony inaczej. I później mnie też nauczano inaczej, że i nawet było słowo cytowane: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ale widzicie tę kolejność. Pan, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Pewna kolejność. A mnie niektórzy bracia mówili, że to nie jest taka ważna kolejność, że może być chrzest, a później Pan, a później jak wiara też może przyjść. Że to nie ma taka ważna kolejność. A popatrzcie, Słowo Boże mówi wyraźnie. Jeden Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. A później, kiedy jeszcze czytałem to, co Bóg powiedział do Noego, kiedy miał sobie zbudować arkę, kiedy mu dał pewne wymiary, a później tam czytamy, a Noe uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Nic nie zmienił. Tak jak dostał plan budowy arki, tak wszystko wykonał. Nic nie zmienił. Nic nie przestawił. Wiecie, i niektórzy z rodziny się zaczynali chrzcić, a ja miałem po prostu problem, bo żona mnie nie przekonała, ani pastor mnie nie przekonał, ale Boże Słowo mnie przekonało. Boże Słowo mnie przekonało, bo wiedziałem, że Pan Jezus się ochrzcił w wieku dorosłym i wiedziałem, że jest napisane, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Ale myślałem, że ten chrzest, właściwie ten słowo chrzest, to jest w języku polskim trochę jakby nie za bardzo to jest ujęte, bo słowo chrzest w oryginale znaczy zanurzenie. To jest zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie. Więc w dziejach apostolskich czy w listach nie ma takiego problemu, bo to było coś oczywistego, że kto uwierzył, został zanurzony w wodzie, zanurzony w Jezusie Chrystusie i to był po prostu to słowo występuje jako baptizen, jako zanurzenie. I później, kiedy też mi mówiono, że no bracia, no mówili, że no tak, ale apostołowie też chrzcili całe domy. Całe domy chrzcili. No pisze w Bożym Słowie. Nie będziemy to teraz wszystko czytać, ale pisze. Wiemy, że Lidia została ochrzczona i cały jej dom i ten Piotr też ochrzcił stróża. Apostoł Paweł ochrzcił stróża więziennego, który się nawrócił i cały jego dom. I proszę? Korneliusza. I później mówili mi, że no na pewno tam musiały być dzieci też. Musiały tam być dzieci. No oczywiście, jak tam pisze cały dom, no to musiały być tam dzieci. No ale wiecie, czy niemowlęta? No a ja byłem podobno jako niemowlę ochrzczony. I tu był problem. Jeden chrzest, jeden Pan, jedna wiara. Ale chwała Bogu, że kiedy zastanawiałem się nad tym, modliłem się o to, to wyczytałem, to Bóg mi objawił przez Boże Słowo, że apostoł Paweł ochrzcił też i dom Stefana. O tym czytamy w liście do Koryntian. W liście do Koryntian, że ochrzcił też dom Stefana. I na pewno tam musiały też być dzieci, tak myślałem. Pierwszy rozdział, 16 wiersz. I ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Ale kiedy czytałem Boże Słowo i Bóg mi objawił, że w tym samym liście, w końcowym rozdziale listu do Koryntian, czytamy tak. A proszę was, bracia, wiedzcie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achaii i że poświęcili się w służbie dla świętych. I wtedy zrozumiałem, że no jak to? No przecież niemowlę nie może być wyznawcą w Achaii. Że niemowlę nie może się poświęcić w służbie dla świętych. I zrozumiałem, że na pewno tam już były może dzieci, ale świadome. Świadome, które najpierw uwierzyły, a później zostały ochrzczone. Że się poświęcili służbie dla świętych i że ten dom Stefana był pierwszym
byli pierwszymi, domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w całej Achai. Także to zrozumiałem i wtedy po prostu człowiek mnie nie przekonał, ale Boże Słowo mnie przekonało. I chwała Bogu za to, że Ewangelia jest prosta. Że Ewangelia jest prosta, ale nie możemy do niej ani nic dodawać, ani nic odejmować i musimy ją brać taką, jaką jest. I całe listy apostolskie to jest też Ewangelia, bo to jest po prostu nauczanie, to jest w duchu Ewangelii. I tu jest wszystko napisane, jak mamy postępować, jak mamy żyć. To jest po prostu centrum, no, to jest krynica, to jest, tak jak apostoł Paweł mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był do wszystkiego dzieła przygotowany. I to są takie, takich rzeczy jest więcej. Nie chciałbym innych rzeczy jeszcze poruszać, ale takich rzeczy jest więcej, gdzie ta Ewangelia jest po prostu w taki sposób, w różny sposób wyrywana, na przykład z kontekstu wyrywana, czy przecinek przesunięty. I można na przykład dostosować jakąś swoją naukę do Ewangelii, do wiersza wyrwanego z kontekstu. I to się dzieje, ale chwała Bogu za to, że możemy mieć Ducha Bożego, że Bóg jest tym, który, Duch Święty, który przekonuje, który, jak Pan Jezus mówi, że gdy On przyjdzie, nauczy was wszystkiego, co wam mówiłem, przypomni wam. I chwała Bogu za to, że tylko w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie, że tylko w Jezusie Chrystusie mamy usprawiedliwienie. I to z łaski, i to za darmo, i to jest Boży dar. W liście Jana apostoł Jan też mówi, że w drugim liście od 7 wiersza, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. I tutaj później w tym 9 wierszu mówi tak, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Także trwajmy w Nim, trwajmy w nauce Chrystusowej, trwajmy w Jego Słowie, tak jak pierwsi chrześcijanie jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej. Trwali w nauce apostolskiej. To jest bardzo ważne. A później jest dodane i w modlitwach, i w łamaniu chleba, i w społeczności. Ale to na samym początku trwali w nauce apostolskiej. A nauka apostolska to jest nic innego jak przejęcie od Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauczania i przekazywania dalej. I trwajmy w tym i niech Bóg was błogosławi i aby nasze serca były rozradowane, że mamy Zbawiciela, że On umarł za nas na krzyżu Golgoty, że tylko w Jego krwi jest usprawiedliwienie, że tylko w Jego krwi jest przebaczenie, że nie możemy ani dodać, ani odjąć. Zresztą tam Pan Jezus też mówi o bawieniu, że kto by odjął, aby coś dodał, że mu będzie albo odjęte, albo dodane. Także chwała Bogu za to, że Jego Słowo jest tak
niewyczerpane, że choćbyśmy po prostu no całe życie możemy go czytać, możemy go rozważać, a zawsze coś nowego możemy się dowiedzieć. Niech Bóg was błogosławi. Amen.